Cześć, nazywam się Robert Marchel i rozwojem osobistym zajmuję się już od ponad 10 lat. Dzisiaj powiem Ci o 6 najważniejszych zasadach prowadzenia efektywnego stylu życia. 3 z nich są mocno kontrowersyjne, więc zachęcam do odłożenia na bok wszystkich ostrych przedmiotów i podejścia do tego tematu z otwartym umysłem. Zasada numer 1. Zaplanuj swój rozwój. Zastanów się, co dokładnie chcesz robić, wyznacz sobie cele i dąż do ich wykonania. Większość ludzi się nie rozwija i nie osiąga większych sukcesów, bo nie wiedzą nawet, co chcą robić. Tutaj jest nagranie, w którym omawiam to zagadnienie znacznie dokładniej. Zasada numer 2. Upewnij się, że wybór ścieżki życiowej jest Twój, a nie rodziców czy partnera. To jest Twoje życie i Ty będziesz je przeżywał, nikt inny. Jeżeli ktoś narzuci Ci, co masz robić w życiu, to prawdopodobnie nie będziesz miał do tego większej motywacji przez sam fakt tego, że zostało Ci to narzucone. Jeżeli jesteś jeszcze młody i jesteś zależny finansowo, dąż do tego, żeby znaleźć pracę i jak najszybciej się uniezależnić. Zasada numer 3. Ucz się na własną rękę. O ile nie chcesz zdobywać jakiejś specjalistycznej wiedzy, której nie można nauczyć się nigdzie indziej, na przykład budownictwa albo medycyny, to dużo efektywniej będzie, jeżeli będziesz się uczył, czytając książki albo chodząc na krótsze, skondensowane szkolenia. System edukacji, jaki mamy w Polsce, jest bardzo nieefektywny. Większość przedmiotów na studiach, niemal wszystkich kierunków jest totalnie niepotrzebna, a do tego nawet ta wartościowa wiedza jest przekazywana zazwyczaj w bardzo niepraktyczny sposób. Dlatego kończy się na tym, że i tak musisz uczyć się sam na egzamin. Wniosek: jeżeli nie musisz, nie idź na studia. Czasy się zmieniły i teraz papierek znaczy znacznie mniej niż praktyczne umiejętności. A ucząc się intensywnie na własną rękę, wybierzesz najbardziej wartościowy materiał i opanujesz go dużo szybciej. Mówię o tym nie przez przypadek, bo sam rzuciłem swoje studia i była to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem w swoim życiu. Kiedy w końcu mogłem na maksa zająć się rzeczami, które mnie interesowały, bardzo szybko zacząłem odnosić coraz większe sukcesy. Podobnie jest z nauką języka. Chodzenie 2-3 razy w tygodniu na zajęcia nie ma sensu, bo mózg zbyt szybko zapomina. Ucząc się codziennie, nawet po 20-30 minut na nowoczesnym programie do nauki języka, osiągniesz dużo lepsze efekty i to w znacznie krótszym czasie. Zajęcia w szkole językowej mogą być wtedy co najwyżej uzupełnieniem. Zasada numer 4. Codziennie się rozwijaj. Nauka na własną rękę wymaga wyrobienia dobrych nawyków. Jeżeli jeszcze ich nie masz, to zacznij od nauki tego, jak je wyrobić. Wielu ludzi ma przekonanie, że jest za mało zdyscyplinowana, żeby uczyć się na własną rękę. To przekonanie prawdopodobnie wzięło się z naszego systemu edukacji, gdzie zmuszano nas do nauki rzeczy zbędnych, dlatego mało kto miał do tego motywację. Jeżeli sam wyznaczysz sobie cele i wybierzesz interesującą Cię dziedzinę, to powinno to być dużo przyjemniejsze i nie będzie wymagało wiele wysiłku, żeby się do tego zmotywować. Poświęcając codziennie nawet 20 minut na naukę jakiejkolwiek umiejętności, po roku możesz być na wysokim poziomie, bo codzienna nauka nawet w krótkich blokach jest dużo efektywniejsza niż skondensowana nauka w krótkim czasie. Zasada numer 5. Nie bój się zaryzykować i zainwestować w siebie na maksa. W życiu spotykam różnych ludzi i widzę jedną zależność. Im większy ktoś odniósł sukces w życiu, tym więcej inwestował w siebie, czyli tym więcej się uczył. Ci z moich znajomych, którzy cały czas się uczą, zarabiają dużo więcej niż ci, którzy tylko pracują i nic więcej poza pracą nie robią. Idąc tym tokiem myślenia, jedną z największych przeszkód, które mogą Cię blokować, jest Twoja praca. Jeżeli czujesz, że się w niej nie rozwijasz, być może dobrym pomysłem będzie zwolnienie się i zainwestowanie niemal całego swojego czasu na rozwój i zdobywanie umiejętności. Gdybyś szkolił się na własną rękę przez większość dnia,
to po kilku miesiącach prawdopodobnie znalazłbyś lepszą i lepiej płatną pracę lub być może byłbyś nawet w stanie założyć własny biznes. Jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zastanów się nad wyjazdem za granicę. Nie po to, żeby po powrocie kupić sobie nowy samochód i później jeszcze ciężej pracować na jego utrzymanie, ale po to, żeby później móc poświęcić kilka miesięcy na rozwijanie siebie. Zasada numer 6. Nie bój się porzucić złej ścieżki. Jeżeli czujesz, że utknąłeś w czymś, co cię totalnie nie interesuje, nieważne czy to są studia, praca, czy jakiekolwiek inne zajęcie, to zastanów się, czy nie warto z tego zrezygnować, zanim zmarnujesz na to jeszcze więcej czasu. Bo czas to nic innego jak twoje życie. Takich zasad jest znacznie więcej i dużo dokładniej będę je omawiał na webinarze, który odbędzie się już 23 września o 20:30. Powiem ci wtedy, jak wygląda mój dzień i czego ja uczę się na co dzień. Pokażę ci darmową aplikację, która potroiła moją efektywność i sumienność w dążeniu do postawionych celów. Bez niej prawdopodobnie nie osiągnąłbym tego, co już osiągnąłem. Żeby zapisać się na webinar, kliknij w link, który znajduje się obok tego filmu. Prowadzenie ciekawego i efektywnego stylu życia to także jeden z najważniejszych modułów na moim sztandarowym szkoleniu Magnetyczna Osobowość, które odbędzie się już na początku października w Warszawie. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć więcej szczegółów. Po więcej tego typu filmów zapraszam na Facebooka, a także zachęcam do subskrybowania tego kanału. Do następnej niedzieli, Robert Marchew.